Choć sezon Giza czwartej ligi podlaskiej zakończył się kilka dni temu, ruch na social mediach Tura nie maleje. Tydzień po ostatnim gwizdku to czas, w którym znajdziecie u nas wszelkiej maści podsumowania. Wśród nich odcinek Orzeszkowej 19 w składzie tradycyjnym. Rafał. Łukasz, cześć. Tradycyjnie również na koniec rozgrywek gościmy trenera Pawła Bierżyna. Witamy Cię, Pawle. Witam serdecznie po raz czwarty. Tak, po raz czwarty trener Bierżyn ma bardzo dobrą pamięć. Tak, lider w tej klasyfikacji. Tak, tak. Zdecydowany. Zdecydowany. To co, może do rzeczy od razu. Podsumowujemy dzisiaj sezon 2021 i może takie na rozgrzewkę pytanie. Jaki to był sezon pod tym kątem? Jak określilibyście wasz nastrój? Jakaś taka emocja, jedno słowo, które najlepiej opisuje to, jaki to był sezon waszym zdaniem. Łukasz zadał pytanie, to czy Paweł, czy ja? Kto pierwszy odpowiada? Może ty, Rafał. Dobrze, to pierwszy ja. Jedno słowo. Niedosyt. Niedosyt, dlatego że to nie jest jakieś rozczarowanie, to nie jest jakieś, nie wiem, złość. Niedosyt głównie dlatego, że przez lwią część sezonu byliśmy liderem. Liderem, który miał ciężko, bo sam Paweł mówiłeś na któryś, pamiętam, z treningów, że ciężko być liderem i ciężko jest, jak cię gonią, tak? Bo jesteś na pole position i zawsze na piedestale wszyscy cię widzą, wszyscy do ciebie gonią. I tego mi najbardziej szkoda, bo jeżeli wiecie, jesteśmy przez 20 parę kolejek liderem i potem dosłownie 3 kolejki przed końcem sezonu, czy tam 4, tracimy to liderowanie, no to boli. No, tym bardziej, że mimo, że nie awansowaliśmy, moim zdaniem zagraliśmy naprawdę bardzo dobrą rundę. Moje słowo to chyba żal. No to ciekawe. Czemu żal? No, tak jak już powiedziałeś, ciężki był ten sezon, trwał bardzo długo, jesteśmy bardzo zmęczeni tym sezonem, wszyscy ja i zawodnicy i prawdopodobnie wy i kibice. Oczekiwania, które narzuciliśmy sobie, bo tak można powiedzieć, były bardzo spore. Ja tak z perspektywy lat zawsze daję, tak wychodzi, że tak jak mówiłem wam już, to był ten rok, 3 lata po spadku, w którym gdzieś tam cel był jeden, awans, wygranie ligi, zajęcie pierwszego miejsca. Czemu żal? No słuchajcie, no nie oszukujmy się, tak naprawdę 4 kolejki przed końcem wykoleiliśmy się na dobre i to najbardziej boli, jakby chyba w momencie najmniej spodziewanym, można powiedzieć. No już niestety nie podnieśliśmy się, znaczy może nie podnieśliśmy się, Wisła nie dała nam już szans zająć pierwsze miejsce, po prostu wyczuła ten moment, że teraz to już na pewno nie oddamy. I tak było. Tak było, słuchajcie, 4 lata temu, jak się nie mylę, gdy awansowaliśmy do trzeciej ligi, to było tak, można powiedzieć, że los odwrócił się, bo wtedy też Wisła kilka kolejek przed końcem, nie wiem, czy też nie z Kresowią, mecz zremisowała, czy przegrała. I jakby też wyczuliśmy ten moment, że o nie, teraz to już nie odpuścimy. Chyba tam 8 meczy z rzędu pod rząd wygraliśmy i awansowaliśmy do trzeciej ligi. Teraz była, można powiedzieć, odwrotna sytuacja. No i niestety, no, nie zrobiliśmy tego, o czym, można powiedzieć, marzyliśmy, czy do czego byliśmy przez wszystkich predysponowani do tej roli, tak? Dlatego to słowo żal, bo boli, że to stało się na samym końcu. No i skoro ja na końcu muszę szukać tego słowa, właśnie szukam synonimu do słowa niedosyt, bo chciałem dokładnie to samo powiedzieć. No niech będzie ten niedosyt chyba, bo rozczarowanie to jest za duże trochę słowo. Tak, myślę, zwłaszcza, że ja jako osoba zazwyczaj relacjonująca te mecze, działająca w mediach klubowych, ja muszę szukać pozytywów i po takim sezonie ja też wolę szukać pozytywów w postaci tych świetnych meczów pojedynczych, tak, co prawda, które potem nie złożyły się na efekt. Bo to był bardzo dobry sezon, musimy powiedzieć. Tu Paweł, zwróciłeś uwagę na jedną rzecz, że ten sezon był trudny i długi. I właśnie na tą długość chciałem zwrócić uwagę. Słuchajcie, ten sezon trwał ponad rok. Też, co ciekawe, same okresy przygotowawcze. Popatrzcie, że letni okres przygotowawczy zaczęliśmy na początku czerwca, w zasadzie 1 czerwca i trwał on ponad 2 miesiące. To też jest wyjątkowo, bo te okresy przygotowawcze letnie trwają ile? No miesiąc? Trochę ponad, prawda? Zazwyczaj.
No dokładnie, to pierwszy raz się z tym spotkałem ja i myślę, że nie tylko ja, inni trenerzy na każdym szczeblu rozgrywkowym. Dopadła nas pandemia, nie graliśmy tak naprawdę chyba z 3 miesiące, nie wiadomo było jak do tego podejść. No ja uważam, że zrobiliśmy bardzo dobry ruch, że zaczęliśmy trenować od 1 czerwca, zresztą wyniki, miejsce w tabeli, punkty dały tego efekt po rundzie jesiennej. Można powiedzieć, odbudowali, były takie dwa ciężkie okresy przygotowawcze, bo zawsze jest ten cięższy zimowy. A szczególnie w tym roku, prawda? Ta zima to była... No to dokładnie, to już w ogóle abstrahując, jeszcze podejrzewam, że to, o tym porozmawiamy. Dlatego mówię, coś nowego, zaowocowało to pierwszym miejscem po rundzie jesiennej, bardzo dobra runda jesienna. Wiadomo, okres przygotowawczy właśnie zimowy, no tu był problem, tu były problemy przez cały czas od samego początku i logistyczne, i infrastrukturalne, ale to nie chce mi się powtarzać tego samego, bo moje gadanie nic nie zmieni, to po prostu musi się coś wydarzyć w naszym mieście, coś mocniejszego, musi spaść jakaś taka zwana bomba, żeby wreszcie ktoś otworzył oczy, że to po prostu jest potrzebne, że to jest nie tylko dla nas, ale i dla całego społeczeństwa bielskiego potrzebny ten nasz stadion z prawdziwego zdarzenia. No i wiadomo, no, może nie powiem, że przyspany początek, bo początek był trudny, no, bo okres przygotowawczy był nijaki, czy tam byle jaki, jeszcze te wszystkie opady śniegu, w ostatnim momencie zmiany treningu z Orlika, który był zaśnieżony po kolana na halę, bywało także przekładanie w ogóle treningu, bo tak napadł śnieg, że chłopaki z Białegostoku nie mieli jak przyjechać. I mnóstwo takich rzeczy, oczywiście to nas nie w ogóle nie usprawiedliwia, bo wszyscy mieli podobnie. No, niektórzy mieli na przykład sztuczne boisko w swoim mieście, prawda? No, niektórzy mieli, tak, ale jak Kolno, i myślę, że to jest bardzo dobry przykład zespołu, gdzie świetnie się przygotował do rundy wiosennej i były tego efekty, tak? No i mówię, i początek rundy wiosennej ciężki, wpadka w Mielniku, też nieudany mecz Szepietowy, może nie powiem, że to wpadka, bo Szepietowo akurat zagrało bardzo dobry mecz, a my średnio. No i mówię, później powolutku się rozkręcaliśmy, zaczęło to dobrze wyglądać już, można powiedzieć, że gdzieś od meczu z Dąbrową, może od meczu z Łomżą, kilka wygranych meczów pod rząd. No ale wiadomo, mecz z Mońkami miał swój jakiś tam oddźwięk pogodowy, chociaż Mońki przyjechały też z jakimś tam fajnym pomysłem na grę, a my po prostu wychodzimy zawsze z myślą, że to my mamy wygrać, a nie dostosować się do przeciwnika. No i chyba na koniec największa ta gorycz to mecz derbowy i to zdecydowanie gdzieś tam z perspektywy czasu zabalało najmocniej. No i wyszło jak wyszło, ale też słuchajcie, no chciałem powiedzieć, że najwięcej bramek strzelonych, najmniej bramek straconych. Naprawdę zagraliśmy bardzo dobry sezon, no, ale Wisła po prostu zdobyła punktu więcej i chwała im za to i trzeba im czapki z głów i teraz miejmy nadzieję, że dobrze będą się reprezentować w makroregionie. Dobra, no to chyba sezon podsumowany. Kończymy nagranie. Nie będzie tak łatwo. Powiedziałeś, Paweł, o tym zimowym okresie przygotowawczym. Słuchaj, bo tak jak powiedziałeś, te opady śniegu, ta pogoda po minus 20, brak tej infrastruktury, prawda, to wszystko miało też pewnie jakieś przełożenie na tą wiosnę, bo ja pamiętam, nieraz rozmawialiśmy, ty zawsze mi tłumaczyłeś, że te wiosny w naszym wykonaniu są trudniejsze, że mamy większe ciężary na wiosnę. No tak jest i to jakby się sprawdza z roku na rok i tu chyba nie jest problem w tym, że trzeba zmienić coś w okresie przygotowawczym, jeżeli chodzi o sam cykl treningowy, tylko bardziej no taki każdy czeka tego słońca, każdy czeka tych ćwierkających ptaszków, tak, a to minus 20, a to minus 20 jeździmy, kurczę, do tego Zamrowa co środa, co sobota gramy te sparingi, no nie wiem, no odświeżamy Orlik, żeby wejść i poczuć, nie powiem, że poczuć trawę, tylko poczuć po prostu sztuczną płytę, żeby później jadąc na sparing tam piłkę odnotnie odskakiwały i takich dużo elementów, słuchajcie, no
Nie wiem, czym to jest spowodowane, żebym wiedział, to pewnie by było coraz lepiej, ale odkrywam to z roku na rok i jeszcze tego nie odkryłem. Tak, także na przyszłą zimę życzymy sobie lekkie zimy po prostu, żeby nie było tak jak w tym roku. To skoro już podsumowaliśmy miniony sezon, to może przejdźmy do ocen, może nie indywidualnych, bo to zawsze jest mało komfortowa sytuacja, gdzie oceniamy jak w szkole. Od jedynki do szóstki konkretnych piłkarzy. Proponuję, żebyśmy się pobawili i ocenili pozycję. To jak zrobimy to wzorem ubiegłego roku, tak jak zrobiliśmy to po rundzie jesiennej. Słuchajcie, mamy 4 pozycje, bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik. Po prostu chcielibyśmy, żeby na każdą tę pozycję każdy z nas kogoś wyróżnił, tak? Za ten cały sezon. A przypomnę tutaj wszystkim, pewnie i tak każdy, kto słucha, ten wie, że zawodnikiem sezonu został Karol Kusiński, który moim zdaniem uczciwie będzie, jeśli go nie weźmiemy pod uwagę, bo Karol jest poza konkurencją. Znaczy wiecie, też chciałbym, żeby to może niekoniecznie musi być najlepszy zawodnik. Nie, no oczywiście, no słuchajcie, pod każdym względem można to w jakiś sposób uargumentować swój wybór, dlatego no zaczynamy od tyłu, czyli od bramkarza. No dobra, może ja zacznę w takim razie. No i tutaj 3 bramkarzy zagrało w tej rundzie. No i co? No Patryk Sidun, bo przede wszystkim dlatego, że zdobył nam parę punktów z ŁKS Łomża, chyba w obu meczach zdecydowanie. Nawet. Zdecydowanie, to był jego występ, bardzo dobry mecz. A jego występ w Łomży to jest, nie wiem, może za duże słowo, ale to chyba najlepszy indywidualny występ bramkarza, jaki ja widziałem w turze. Przez 20 kilka lat od kiedy oglądam. Ale i mecz domowy to też kupa roboty i też kupa pracy. I wiecie co, to nie tylko mecze z ŁKS-em Łomża. Ja też pamiętam wyjazd nasz jesienno-wiosenny do Grajewa, gdzie też przegrywaliśmy 1-0. Już była końcówka pierwszej połowy i Tomek Dzierzgowski wychodził sam na sam i on wtedy wybronił to sam na sam. Przecież gdyby ten Tomek strzelił nam wtedy na 2-0, to byśmy się nie podnieśli wtedy. A potem była druga połowa i był ten taki dziwny strzał z rzutu wolnego. No też miał wtedy masę roboty i można powiedzieć, no ten remis nam wyciągnął. Dlatego no, zgadzam się zdecydowanie. Patryk Sidun, choć chcę zwrócić uwagę na to, że Michał Nos, który debiutował u nas w zasadzie w tym sezonie, rozegrał 9 spotkań, słuchajcie. 9 spotkań, moim zdaniem, naprawdę dużo. Tak, on w ogóle ma tylko 5 goli straconych. Naprawdę dużo. I tak, ja wiem, ktoś może powiedzieć, że no, Michał miał słabsze mecze typu Mosp na jesieni, ale też i miał dobre mecze. Ja pamiętam na przykład Szepietowo na jesieni, gdzie dobrze się zaprezentował, albo Mosp na wiosnę, gdzie z kolei też miał trochę pracy. Wygraliśmy 3-0 i to był dobry występ Michała. Także jak najbardziej na plus. No i 4 występy Marcina Drozdowskiego w 11. Pawle? Hierarchia bramkarzy na ten sezon była ustalona na początku i tego się trzymałem. Wiadomo, że pierwszym bramkarzem był Patryk. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że jego obowiązki zawodowe czasem nie pozwalały mu na systematyczne trenowanie i wydaje mi się, że jakby był jeszcze w lepszym treningu, w większym treningu, to jeszcze bardziej mógłby się rozwinąć, no ale na pewno solidny punkt drużyny i tego nie da się ukryć, tak? Jeżeli chodzi o Michała, no to tak jak powiedzieliście, to jest jego pierwszy sezon w taki prawdziwy w drużynie seniorskiej, gdzie gdzieś tam wcześniej grał w Hetmanie, ale to nie wiem, czy nie zagrał tylko połówki w całym sezonie, dokładnie, a tu już jednak rozegrał te 9 meczy i nie zapominajmy, że rozegrał 9 meczy w pierwszej drużynie, ale i sporo meczy w rezerwach. Tak, myślę, że na pewno drugie tyle. W klasie okręgowej, więc wydaje mi się, że to jest taki też dobry sezon dla niego. I tak samo można powiedzieć o Marcinie, też solidna firma, zawsze, że kiedy jest potrzebny, to jest dyspozycyjny i myślę, że każdy z tych bramkarzy w tej rundzie sporo się nabył. No. Co do wyróżnienia, no to myślę, że tak jak wy, to myślę, że Patryk numer 1. Okej, okay. Dobra, przechodzimy do następnej kategorii, wybieramy obrońcę. Jednego, no może nawet dwóch, prawda, tych obrońców trochę mieliśmy, także może kolejności zegara. Tak jak zaczęliśmy, dobra, no to słuchajcie, u mnie Paweł Ochnicki, dlatego, że to jest już Nestor, można powiedzieć, lat, jeżeli dobrze liczę, 34 chyba. Mm-hmm. I to chyba jest pierwszy jego sezon, gdzie on gra na stałe. Wcześniej też mu się zdarzało. Ale już prawda? Tak na stałe gra. Chociaż pamiętam, że na przykład w trzeciej lidze w Trójce Obrońców to Andrzej Lewczuk częściej grał niż Paweł.
Teraz padł, na stałe. Teraz pojedyncze zdarzały się momenty, gdzie on był w pomocy. Zazwyczaj grał jako stoper. No i coś, spisywał się dobrze. Zawsze tam do pary dostawał wysokiego, rosłego. Czyścił. No siła spokoju przede wszystkim. Tak. Paweł bardzo dużo spokoju z tyłu zapewnił. Dwie bramki, bardzo ważne. No szczególnie ta... No to z to wręcz kolosalnie ważne. Kolosalnie no z Wisłą, bardzo ładna, ale z Wisłą już było na 3-0, no to tak. Powiedzmy, że... Ale gatunkowo to też pewnie... bardzo ważne. Zabiła tak. Ten mecz, proszę powiedzieć. No tak, bo potem był jeszcze chyba rzut karny, który Karol strzelił i już był koniec. No tak sobie teraz przypomniałem, tak jak Paweł mówi, że skojarzyłem ten moment, że jak Paweł strzelił, to tam... Cała Wisła jakby zamarła, nie? Bo, to, bo oni jeszcze 2-0 to jest takie, wiem, coś tu można, a po prostu jemu wyszedł taki strzał, chyba nie wiem, z czuba gdzieś z 20 metrów. Podobno bardzo ładna bramka, ja jej nie widziałem, ale... Bramkarz Dawid Jabłoński, bardzo dobry bramkarz zresztą, też on stał i patrzył. I to w zasadzie faktycznie zgadzam się z tym, że to zakończyło mecz, bo tam atmosfera już kompletnie wtedy siadła. Dobra, no to skoro ty powiedziałeś o Pawle Uchnickim, no to ja powiem, że Krystian Kulikowski... 34 mecze, czyli wystąpił we wszystkich spotkaniach tura w sezonie 2020-2021 i wszystkie te mecze zaczynał od pierwszej minuty. To jest zawodnik, który, o ile się nie mylę, to rozegrał najwięcej minut w tym sezonie, także no, moim zdaniem wyróżnienie takiego zawodnika to jest wręcz obowiązek. Gdybym miał tutaj rozbić i wybrać zawodnika, też obrońcę rundy, to wskazałbym też na Maxa, ze względu na to, że prezentował się dobrze. Przede wszystkim no, mieliśmy tego egzekutora w tym sezonie rzutów karnych, ale oceniamy cały sezon, a nie połówkę, także mój głos idzie na Krystiana. Jeżeli chodzi o mnie, to ja nie wymienię jednej osoby, bo myślę, że nie tylko Krystian, tak jak mówicie, bo wiadomo, no to ja ustalam skład i wiadomo, od kogo ten skład się zaczyna, kto jest pewnym punktem. A miał Krystian z kim rywalizować na tym boku, bo i Max mógł śmiało pograć na prawej obronie, jeżeli byłaby taka potrzeba. Tak samo i Kamil Mróz, który niestety cała runda wiosenna gdzieś tam chodziła kontuzja za kontuzją i chłopak nie mógł pokazać swojego potencjału. Tak jak mówicie, Paweł, no zdecydowanie no Paweł stał się takim filarem linii obrony i gdzieś tam mówiło się w szatni, że po prostu z Pawłem każdy się czuje bezpiecznie z tyłu i myślę, że i Paweł już jakby przyzwyczaił się do tej roli, jest mu tam po prostu dobrze, chociaż myślę, że jakby był taki mecz, gdzie w środku byłby problem, to Paweł też by sobie śmiało poradził, dlatego dla mnie fajne jest to, że jest kilku zawodników w drużynie, którzy mają tą rolę uniwersalnego zawodnika i Paweł na pewno jest jednym z nich, więc... ale też chciałbym wyróżnić Damiana Nacika, bo jakby o nim troszeczkę zapomnieliśmy, ale to jednak chłopak, który to jest pierwszy jego sezon w piłce seniorskiej, rozegrał 23 mecze i na 1436 minut, tak jak widzę. Dużo się jeszcze musi uczyć, widać, że to jest taki dla niego trudny sezon, bo przejście z takiego grania juniorskiego do seniorskiego to nie jest łatwa sprawa, ale myślę, że jest bardzo perspektywistyczny i z sezonu na sezon będzie jeszcze więcej jakości pokazywał. Ja poza tym, no mówię, to jest swój chłopak, wychowanek i młodzieżowiec i jakby aby co sezon tacy zawodnicy, jak on, wchodzili do pierwszej drużyny, wtedy nie będziemy mieli problemu z kompletną kadrą, jeżeli chodzi o chłopaków z naszego miasta. Okej. Okay. Przechodzimy dalej. Wybieramy pomocników. Łukaszu. Tutaj kapitan. Andrzej Lewczuk. Przy tej okazji życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, bo Andrzej nie mógł zagrać z Krypianką Krypną w ostatnim spotkaniu. Pozasportowa kontuzja dłoni. Kapitan, osoba, ja w szatni może nie bywam za dużo, ale z tego co zauważyłem, to nie tylko kapitan z nazwy, nie tylko ta osoba, która nosi opaskę, ale kluczowa postać w tej drużynie. Można powiedzieć, hołdujemy tym samym zasadom i ja również na pewno wskazałbym Andrzeja Lewczuka oraz Patryka Niemczynowicza nie tylko za jakość piłkarską, jakość sportową, ale też za charakter
i za serce, dlatego że są bardzo ważnymi częściami tej drużyny. Są i mam nadzieję będą. Ja jak najbardziej potwierdzam, tak? Na pewno Andrzej, na pewno Patryk, zdecydowanie to dwie osoby, które w tym środku brylowały, dawały kupę jakości. To są zadaniowcy, oni zawsze wypełniali to, co do nich należało. To nie będę tutaj ich obrażał, bo nie mówię, że to nie są kreatorzy gry, ale to ja nie chciałem mieć kreatorów gry. Ja chciałem mieć po prostu chłopaków, którzy wiedzieli, że trzeba pójść na sekurację, to pójdę. Jak trzeba się to będzie. Jak trzeba dostać żółtą kartkę, przerwać grę, to będzie. Jak trzeba przyspieszyć, to zrobię. Trzeba zwolnić akcję, też to zrobił. I tutaj jeżeli chodzi o statystyki, słuchajcie, no jeżeli Patryk rozegrał 22 mecze i 22 w pierwszym składzie, to ja mam jedną rzecz, jeżeli bym mógł rozegrać 34, to pewnie by 34 rozegrał w pierwszym składzie. Tak samo mówię o Andrzeju z czystym sumieniem, więc jakby dwóch liderów. No i myślę, że też trzeba było pochwalić jednak Mateusza Rogowskiego, który naprawdę chłopak, który w tym roku zrobił bardzo duży postęp. I tylko pytanie, jak go wykorzysta, tak? I co z nim będzie dalej? No tutaj warto zaznaczyć, Mateusz oprócz Krystiana, to jest osoba, która zagrała w każdym meczu sezonu. To trochę jest inaczej, bo Krystian rozegrał wszystkie spotkania od początku, no a Mateusz w niektórych wchodził z ławki, ale i tak 22 mecze. No chyba zawodnik, który duży postęp zrobił, ale może do tego przejdziemy jeszcze w następnej części podcastu. Dobra, to w takim razie ostatnia kategoria, napastnicy. Jeżeli chodzi o napastników, mamy przed sobą statystyki bramkowe, natomiast ja kierując się osobistymi sympatiami, chciałbym powiedzieć o... Michał Walczuk. Oczywiście, no ja uwielbiam patrzeć... piłkarzy technicznych wychodzi tak, tutaj. Bo wiecie co, na tym poziomie, na którym my gramy, to jednak wydaje mi się, że to jest rzadkość. Chłopak, który nie boi się wejść w dribbling i umie to zrobić. Dribbling po prostu, taka prosta rzecz, nie? Tego się nie widzi zazwyczaj. Słuchaj, Łukasz, bo Michał nie dribluje, on pływa z piłką. To jest różnica. No dobra, okej. Okay. To skoro powiedziałeś... Może trochę za dużo pływa, mógłby trochę mniej. Mógłbym, decyzyjność mogła była w pewnych momentach być trochę lepsza, ale jeszcze, tak jak mówię, już ja wejdę w słowo przed Rafałem, no... Michał tak, Michał po prostu jest typowym, fajnie napisaliście chyba ostatnio na urodziny, typowym, klasycznym naszym wychowankiem, gdzie zawsze był do dyspozycji. Nie marudzi, nie płacze, robi swoje, może nie ma super statystyk, jeżeli chodzi o strzelone bramki, ale naprawdę w tych kluczowych momentach, przypomnijcie sobie, czy to z Wisłą wszedł w drugie połowy i odwrócił wynik spotkania. Tak, tak. Z Wisłą na jesień, tak najlepszy on wygrał mecz. Tak. I to chyba był jeden z jego najlepszych meczów, jakie tak. My pamiętamy, ten jesienny mecz z Wisłą. To chłopak, który gdzieś tam, tego nie widać tak bardzo, jeżeli chodzi o statystyki, ale robi kupę roboty. No ale jak już ja już jestem w przysłowie, to nie da się już oszukać, że Patryk Stypułkowski to jest osoba, która może wygrać sam mecz. Ale i słuchajcie, tak jak ostatnio rozmawialiśmy przez telefon, to i może ten sam mecz przegrać, więc z Patrykiem jest tak, że więcej wygrywa niż przegrywa, super chłopak, bardzo dobrze się prowadzi, wie czego chce, z konkretnym celem na życie, no i tyle. Co do Karola, wiadomo, każdy wie, że Karol czy Krzysiek to nie była ich runda i żeby mieli taką rundę jak jesienią, to nastukaliby Karol prawdopodobnie powyżej 40 bramek, a Krzysiek powyżej 30, dlatego tutaj jakby nie będę na siłę Karola i Krzyśka mówił, że mieli dobrą rundę, czy tam chwalić za cały sezon, bo jednak sezon trwa rundę jesienną i wiosenną i tak jest moje podsumowanie. No to jeśli chodzi o mnie, to ukradłeś mi, można powiedzieć, Stypuła. Patryk Stypułkowski, dlatego że to jest serce i płuca naszej drużyny, słuchajcie. Jak oglądałem mecz z Michałowem, to po prostu mi aż serce rosło. Co ten Patryk wyprawia na tym boisku, co on robi na tym skrzydle, jak pracuje. Cieszy mnie tylko to, że Patryk coraz bardziej się robi taki bielski, że już go chyba traktujemy trochę jak naszego człowieka, jak naszego wychowanka, nie? On już taki związany chłopak z klubem. No wydaje mi się, że oba on się dobrze czuł z tego, co mi o tym wiadomo, to czuje się tutaj dobrze i ma blisko do domu, więc jakby
Można powiedzieć, że już jest u nas czwarty rok, tak? Czwarty no sezon? Tak, Patryk jest u nas od sezonu 18-19. Od tego sezonu spadkowego. Tak, także. Tak. No i miejmy nadzieję, że będzie jak najdłużej, aby tylko zdrowie dopisało i miał chęci do gry. Dobrze. To mamy ze sobą podsumowanie i opis wybranych osób pod kątem pozycji boiskowej. To teraz przejdźmy do następnej kategorii. Pobawimy się w zabawę, którą nazwaliśmy roboczo Naj. Panowie, wybieramy w tym momencie najlepszy mecz sezonu. Przypominam, sezonu, a nie rundy. Czy powinienem znowu zacząć? Mogę zacząć. No, zaczynałem. Ja mam tylko jednego faworyta tutaj. To jest mecz z Wisłą na wyjeździe. Jesienny. Czyli, tak, jesienny mecz w Łomży, ponieważ miałem przed tym meczem obawy. Zresztą Wisła była liderem. Jakoś tam sobie analizowałem, nie? Co oni grają, co my gramy. No myśmy nie mieli żadnej też chyba porażki, tylko dlatego byliśmy drudzy, bo mieliśmy mecz mniej, tak? Tak. Mieliśmy już pauzę odbytą. Natomiast nie spodziewałem się tego, co zobaczyłem, bo zobaczyłem... Maszynę. Zobaczyłem demolkę po prostu. Tak. Tam oprócz 5 może minut, 15 do 20 minuty w tą faktycznie. Tam Wisła miała 2-3 okazje, a poza tym... No to skoro ty powiedziałeś, zgadzam się oczywiście z tobą, że ten jesienny mecz to był bardzo dobry mecz, no, chyba najlepszy jednak w tym sezonie, no ale to, żeby nie mówić tego samego, to ja powiem, że to będzie mecz z Wisłą wiosenny. Może nie było tam takiej demolki, o której mówiliśmy, ale z drugiej strony, słuchajcie, takiego comebacku, jaki my zrobiliśmy, no to chyba od czasów wygranej w Pucharze Polski takiego comebacku jeszcze w wykonaniu Tura nie widziałem. Jeżeli chodzi o mnie, to tak, w tym meczu domowym z Wisłą to była kupa dramaturgii i skończyło się ona happy endem, bo zagraliśmy przepiękną drugą połowę, ale ja jednak będę mówił, że najlepszym meczem jest mecz z Wisłą wyjazdowy, tak jak powiedział Łukasz. Okej. Okay. Trochę zacukierkowo się zrobiło, to trzeba teraz jakąś kategorię tak, wprowadzić. Wprowadzić gorszą, taką gorszą, negatywną. Tak, wybieramy w tym momencie najgorszy mecz sezonu. Według mnie to, może inaczej, podejdę do tego w takiej kategorii, gdzie ja straconych punktów najbardziej żałuję i żałuję ich w Mielniku. Mieliśmy rzut karny, 2 rzuty karne, tylko jeden wykorzystany i taka sytuacja, chyba już to wspominałem kilka razy w takich naszych prywatnych rozmowach, bo byliśmy na trybunie, prawda, Rafał, tam tak. Ten mecz transmitowaliśmy i mieliśmy w drugiej połowie prawego obrońcę MKS Mielnik przy sobie. Przy sobie. Nie wiem, no nie pamiętam jak on się nazywa, ale w każdym razie chłopak gdzieś około 60 minuty... się łapał pod boki. Tak, łapał się pod boki, tak oddychał, on wyglądał jakby zagrał 5 meczów właśnie. I ja myślałem, no nie, no musimy tutaj wcisnąć coś i wygrać. No nie. Nie udało się i z jednego punktu, inaczej, z 3 punktów tylko jeden. Dobrze, to jeśli chodzi o mnie, to wymienię tutaj mecz z Krosowią się Siemiatycze. Miałem dylemat, czy wybrać ten... jesienny, czy wybrać ten wiosenny, ale z drugiej strony w meczu jesiennym nie mieliśmy za wiele sytuacji. No, był remis, no a jednak mecz wiosenny, zważywszy na to, że miał przełożenie na końcowe rozstrzygnięcia, dlatego wybieram ten wiosenny mecz z Krosowią Siemiatycze. No ja, żeby nie przedłużać, to samo co ty, Rafał. Mm-hmm. Okej, dobra. To teraz wracamy do pozytywów. Młodzieżowiec sezonu. Według mnie ten piłkarz, który, czego się nie spodziewałem, a już o tym mówiliśmy, zagrał we wszystkich meczach. Czyli Mateusz Rogowski. Wiadomo, że pewnie skorzystał tam na tym, że po pierwsze, że jest młodzieżowcem, po drugie, że inni młodzieżowcy czasem nie mogli grać, ale szczególnie w rundzie wiosennej, bo w jesiennej to on tam jeszcze często wchodził. Ale już we wiosennej bardzo często w pierwszym składzie, praktycznie chyba większość meczów. Okej, jeśli o mnie chodzi, to chciałbym wyróżnić tutaj osobę, której jeszcze nie było. To Krzysiek Cudowski, dlatego że my potrzebowaliśmy takiej klasycznej dziewiątki, słuchajcie. I Krzysiek tą dziewiątką był. No żal tylko, że po prostu dużą część rundy wiosennej spędził lecząc kontuzję, ale on wpisał się w mój obraz dziewiątki, jaka w turze być powinna. No wiadomo, atut młodzieżowca to jest jeszcze inna kolej rzeczy, ale chłopak, który jest wysoki, ma warunki, potrafi wygrać głowę, no i też w polu karnym potrafi się zachować. Także mój głos na Krzyśka Cytowskiego.
Jeżeli chodzi o mnie, no to statystyki mówią wszystko, jakby, no tu też nie ma co się oszukiwać, no ten sezon, cały sezon, jaki jesień, taki wiosna, chyba było najlepsze w wykonaniu Mateusza Rogowskiego, więc uważam, że on był tym młodzieżowcem sezonu, rozegrał wszystkie mecze, ma najwięcej minut z młodzieżowców, więc no wiadomo, żeby Krzysiek nie był kontuzjowany w tej rundzie wiosennej, to może powiedziałbym, że to Krzysiek, ale wtedy bym obraził Mateusza, więc uważam, że z perspektywy całego sezonu to jest Mateusz Rogowski. Okej. Okay. Dobrze, panowie. Następna kategoria to jest łamane. Odkrycie, zaskoczenie sezonu. Wiecie co, ja tutaj nie widzę. W sumie nikt mnie nie zaskoczył tak bardzo. Nie wiem, czy komuś dałbym miano odkrycia, ale jeżeli już muszę kogoś wybrać, to niech to będzie Damian Onacik. Chłopak z rocznika 2004, a według mnie, zresztą trochę rozmawialiśmy po jesieni. Nie widać tego po nim. Dobrze. Zresztą 6 żółtych kartek. Okej. Okay. Dobra, a ja trochę w opozycji postawię na innego młodzieżowca, ale rodem z Bielskiej Stajni. Będę mówił o Marcinie Bazylewskim, dlatego że to był pierwszy pełny sezon Marcina w seniorskiej piłce. Ktoś może powiedzieć, że słuchajcie, 26 spotkań, 5 bramek, ale też popatrzmy na minuty. Marcin zagrał 688 minut, także tych minut wcale nie było jakiś kupa, prawda? W porównaniu na przykład do innych zawodników z typu zagrał ile? 3 razy tyle, 4 praktycznie. Dlatego wymieniam Marcina, no, uważam, że to jest przyszłość naszego klubu i fajnie by było, żeby ten chłopak się rozwijał. A ja potwierdzam, jak i jeden, tak i drugi, czyli Damian i Marcin, to są chłopcy, że tak powiem, moi wychowankowie i jakby wdrożyli się z tej grupy wychowanków z rocznika 2004 do drużyny seniorów i mają jakby ten pierwszy sezon chyba najgorszy dla swojego rozwoju za sobą i myślę, że teraz już tylko będzie lepiej, a nie gorzej. Wiadomo, że to jest jeszcze taka nieukształtowana forma, że często bywało tak, że zależy, jak wyjdą w mecz, jakie jest pierwsze podanie. To jest też taka niepewność, stawia się na Damiana od początku czy na Marcina i zadajesz sobie pytanie, czy dobrze zagra, czy niedobrze. Tak samo wchodzi na boisku, czy da to jakoś, czy nie da. Nie będę teraz oceniał, bo różnie bywało, tak? Jak i u Marcina, tak i u Damiana bywało różnie, ale jeden i drugi na pewno na plus. Ale jeżeli chodzi o takie zaskoczenie, czy pozytywne, to no to myślę, że jednak Mateusz Rogowski, tak, to jest, no to jest chłopak, który zapracował sobie tą swoją dobrą grą, tą taką determinacją. Może też było tak, że przez to, że był młodzieżowcem, dochodziło do takich momentów, że czasem chciałem mu dać odpocząć, a po prostu trzeba było postawić na niego, bo był tym młodzieżowcem. No nie, no, w tym sezonie młodzieżowiec miał taki duży bonus u nas, bo ich też nie było jakoś tam za wiele dużo. Można było rotować, można było kombinować, ale po kontuzji Krzyśka, gdzie tak naprawdę Krzysiek i każdy wie, że on był tym takim pewniakiem do pierwszego składu i plus któryś inny, tak samo w rundzie wiosennych Amateusz stał się takim pierwszym plus ktoś inny. Tak? Ja więc wyróżniam Mateusza. Ja na obronę swojego stanowiska powiem, że Marcin Bazylewski bardzo dużo spotkań rozegrał w rezerwach, których też sporo pooglądałem i też dawał tam liczby. Oczywiście, bo strzelił naprawdę sporo bramek. To prawda, tylko że jednak gra jednak w klasie okręgowej i w czwartej lidze to no trochę jest różnicy. Ale bodziec, Marcina bodziec, bo mamy swego księcia w rezerwach, a już tak nazywamy już Marcina delikatnie królem, bo brał na siebie tę odpowiedzialność rzutów karnych i naprawdę bardzo, bardzo to tylko mu na plus, tak? Tacy chłopcy nie mają prawa w ogóle odmawiać gry, czy to w pierwszej drużynie, czy to w drugiej. Oni każdy mecz jest ważniejszy niż trening i czasem dziwi mnie to, że po prostu chłopcy czasem mówią, że chcą odpocząć. Od czego to odpocząć? Mają 16-17 lat. W takim wieku, oni nie? Powinni grać sobota, niedziela i środa, sobota, niedziela. Oczywiście już tak żartem to mówię, ale no każdy mecz czegoś uczy, a klasa okręgowa była taką przetarciem jak dla jednego, tak i drugiego. Okej, okay, to ostatnia kategoria. Jeśli mogę.
trenerze, odrzutów karnych w rezerwach, ty masz innego Marcina, pamiętaj o tym. Tak, tak. No, ale ani jednego karnego nie tak, tak, tylko często nie jest akurat w tym momencie na boisku, więc... No, no właśnie, to, to prawda, no. Ale trenerze, czy są jakieś przecieki, jeśli chodzi o przyszły sezon, to kariera będzie kontynuowana, rozumiem. Bossów, no nie ma takich, że szykuje się zakończenie. Znaczy, z tego, co mi wiadomo, to, to tak, nasz człowiek... orkiestra, czy człowiek pomnik, czy jak to nazywamy go, będzie kontynuował. Teraz to będzie tak naprawdę prawdziwa jego liga, w której on się bardzo dobrze czuje. Tak jest. Dobra, panowie, ostatnia nasza kategoria z kategorii naj, to będzie kategoria najładniejsza bramka. I tutaj uprzedzę, najładniejsza, czyli ta, która się najbardziej podobała, a nie ta, która miała, powiedzmy, dużą wagę, jeśli chodzi o ostrzelanie i o wynik końcowy. Wybieramy najładniejszą. No to może zacznę od siebie. No dla mnie najładniejsza to była, która ma gatunek bardzo ważny i była najładniejsza, to była Karola z Łomżą. I była bardzo ważna, przeważna i myślę, że najładniejsza, bo to była bardzo dobra decyzja. Czasem się ogląda mecze, jeżeli... Karol to widział, tak? Karol już to... W ogóle on strzelił najładniejszą bramkę, najważniejszą bramkę i później piękne bramki. Ja nie, naprawdę, tych bramek padło kupę, tak? Bardzo dużo. 117. 117, 105 w lidze, tak? Ja naprawdę, szczerze to nie pamiętam żadnej, tylko pamiętam Karola. Okej. Okay. Zgadzam się, oczywiście, ta bramka była przepiękna, zrobiła zresztą furorę w internecie. No ja jednak, mimo wszystko, jeśli chodzi o piękno bramki, będę się trzymał swojego wyboru z jesieni i to będzie bramka Krzyśka Cudowskiego z meczu Szczepietowy, no, gdzie dostał było... praktycznie z połówki dostał dośrodkowanie od Patryka Niemczynowicza, tak. No, to i to była bardzo lewa noga, tak. Taki huk poszedł po prostu, jakby ktoś za przeproszeniem pierdolnął, że po prostu myślałem, że tu siatkę to aż rozerwie. Było ładne. Piękny strzał, był od razu pierwsza piłka, okno. To co, trzeba wybrać jakąś inną chyba. Z pierwszej kolejki Patryk Stypułkowski z Hetmanem w doliczonym czasie na 5-2, bo jak to Patryk, to nie mogła być zwykła akcja, tylko zrobił jeszcze taki zwód, nie wiem, on się nazywa chyba elastico, tak, że robi się ruch stopą w jednym kierunku, jakby w tym samym momencie z zewnętrzną częścią w przeciwnym. No a że jeszcze Patryk strzeli to dla Mateusza Łukaszewicza, tak. to podwójnie już... smakuje. Okej, dobra, panowie, opowiedzieliśmy sobie o najważniejszych wydarzeniach tego sezonu, to już podsumowując nasze wybory, chciałbym, abyśmy wybrali zarówno plus, może być jeden, może być więcej, jak i minus sezonu. Nie musi to być, nie wiem, wybór jakiegoś konkretnego zawodnika, żebyśmy się zrozumieli. Mogą to być jakieś, nie wiem, zdarzenia, mecze, konkretne okoliczności. Dobra, to zacznę w takim razie plus, myślę, że mecz. Mecz, o którym już wspominałem, ten mecz z Wisłą w Łomży, bo ja się po prostu w najśmielszych, najbardziej optymistycznych oczekiwaniach się nie spodziewałem, że zobaczę taki mecz na tym terenie, w Łomży. Zresztą to była moja pierwsza wizyta na stadionie w Łomży, co prawda tylko na bocznym boisku. A minus to jest coś, co zamieściłem dzisiaj w podsumowaniu, to jest wykres miejsc, które zajmowaliśmy i no jak patrzę z 34 kolejek, no w 24 jesteśmy pierwsi, a nie jesteśmy pierwsi w ostatnim, to... Okej, okay. Paweł? Ja tak ogólnikowo chyba, plus runda jesienna, minus brak awansu. Okej, okay. No to ja miałem trochę inne przemyślenia, muszę powiedzieć, dlatego że wymieniłem 3 plusy, 2 minusy, słuchajcie. Jeśli chodzi o plus, Łukasz Popiołek i jego powrót do gry, mówimy o takim prawdziwym powrocie do gry, bo chłopak wrócił na boisko, zaczął grać, prawda? Tak, tak, teraz jeszcze ci przerwę, fajnie, Łukasz już widzę, że z meczu na mecz w rezerwach zaczyna być sobą, bo to wszystko siedzi w głowie i naprawdę mam nadzieję, że Łukasz też pewnie ma taką nadzieję, że po prostu Łukasz od rundy jesiennej w nowym sezonie będzie takim pełnoprawnym zawodnikiem pierwszej drużyny. I życzę sobie tego i życzę mu tego.
Okej. Okay. Następna rzecz, którą wymieniłem, to rozwój naszego kanału YouTube'owego. No nie oszukujmy się, dzięki tym pandemiom i tego, że transmitowaliśmy, bo to nasz kanał... A jak z subskrypcjami, czy tam... Subskrypcjami? Jeśli, tak chodzi, jeśli chodzi o subskrypcje, no to nam dzięki tym meczom podskoczyło pięciokrotnie? Mecze na żywo to jest jedyna rzecz, która tam napędza ten kanał. Tak, owszem, tak, to co nagrywamy teraz też ale to nie czy... Mecze na żywo powodują to, że dołączają do tych subskrybentów nowe osoby, prawda? Mhm. I oczywiście te liczby, nie wiem czy zauważyłeś, ale one się bardzo zmieniły, jak już jest ten okres pandemii. To jednak było, jak była ta pandemia, to te mecze miały o wiele więcej, większą publiczność. No ktoś może powiedzieć dlatego, że graliście z Łomżą, czy z Wisłą Szczuczyn, prawda? Czy z Warmią. Ale jednak mimo wszystko. Dobra, to jest jeśli chodzi o plus, a jeszcze taki mały plusik, to chciałbym wymienić to, co się zadziało u nas w klubie. Mówię tutaj o kwestiach pozasportowych, bo wydaje mi się, że już nie wchodząc w szczegóły, ale przez ten rok od strony formalnej sporo się u nas działo. O tym się może nie pisze, o tym się głośno nie mówi, ale uważam, że sporo rzeczy zrobiliśmy na plus, z których chyba wszyscy jesteśmy zadowoleni. To jest tyle po stronie plusów, a jeśli chodzi o minusy, to słuchajcie, ja jako naczelny homeopata uważam, że pogoda, no fatalna była w tym sezonie ta pogoda. Te deszcze, te mrozy, ten okres przygotowawczy, no nie rozpieszczała nas, a na ostatni mecz to jeszcze na domiar złego 32 stopnie były. Także pogoda na minus i wiecie co? Może tutaj was zaskoczę. Kibice. Ja nie mówię tutaj o takich kibicach, którzy przed ekranem siedzieli, czy na przykład przychodzili na mecze. Chodzi mi o tych kibiców naszych z młyna, tych śpiewających. Brakowało mi, wiecie? Naprawdę. To jest dla mnie minus, to jest nie oni sami, tylko brak ich obecności. Bo ich, moim zdaniem, zabrakło w najważniejszych meczach, że które mogłyby tą drużynę naprawdę pchnąć do przodu. Bardzo mi ich brakowało w Siemiatyczach. No ja jestem w ogóle tak zaskoczony, że... Wiadomo, w czasie, gdy tych meczy kibice nie mogli oglądać, no to prosta sprawa, ale jak już otworzone te stadiony, te 25%, no to oprócz chłopaków, którzy pojechali na mecz do Michałowa, to naszych kibiców nie widziałem. Nie wiem, czym to jest spowodowane. No właśnie. Ale jakby no też w jakiś sposób ich rozumiem. Myślę, że mieli jakieś tam swoje powody, ale no... Brakowało ich. Po prostu mi było. No. Były takie mecze, Paweł, których mi ich brakowało. I na przykład ten mecz z Kresowy Siemiatycze na wyjeździe, to był mecz, których im bardzo brakowało. I uważam, że mogliby być tym bodźcem. Nie uważam, że na pewno by byli, ale mogliby być tym bodźcem. Często bywali. Często tak. Bywali tym bodźcem i to nas popędza, napędza. Zawsze później fajnie podejść do chłopaków, przybić piątkę. Jak coś krzykną i widać, że wiadomo, że gramy dla siebie, ale dla kibiców się gra jeszcze fajniej. I do tego właśnie to jest po stronie minusów, że no brakowało ich, po prostu ich brakowało w tym sezonie, a szczególnie na wiosnę. Dobra, zakończyliśmy, to teraz przejdźmy do kwestii pytań, bo mieliśmy też kilka pytań do naszego trenera za pośrednictwem Instagrama. Dobrze, więc takie pytanie. Po fenomenalnej jesieni Tura Paweł Bierzyn powiedział, że kluczem do dobrej jesieni była stabilizacja w zespole. I ta stabilizacja była też wiosną. Więc co miało wpływ na słabszą rundę? Brak tej stabilizacji? Czy była ta stabilizacja? Nadmiar tej stabilizacji. O tak bym powiedział. Mieliśmy naprawdę po przyjściu Maxa i Kiryła i wszystkich chłopaków, naprawdę miałem bardzo duży wybór. I to może to głupio zabrzmi, ale też miałem takie pole manewru, że czasem dokonywałem różnych dziwnych wyborów. Czym to było spowodowane? Nie wiem, może chciałem niektórych uszczęśliwić, może chciałem pokazać dla tych chłopaków, że każdy jest ważny i potrzebny dla tej drużyny. Ale myślę, że to z perspektywy końca sezonu to był błąd. Po prostu poszedłem, można powiedzieć, w ilość, a nie w jakość. I myślę, że to też na przyszłość mnie nauczy, że czasem zadowalanie kogoś, czy można powiedzieć na siłę, może nie na siłę, tylko pokazywanie, że wszyscy są członkami drużyny, to nie na tym to polega. Tak? Więc jakby było nadmiar tej stabilizacji, było sporo zawodników, było z kogo wybierać, co później się okazało, że no nie tędy droga i może po prostu tą drogę trzeba teraz obrać inną. Pytanie numer dwa, jeśli chodzi o pytania z Instagrama.
No ja tu się z nim nie zgadzam, z zawartą tezą, ale... Ty zadajesz pytanie, a nie odpowiadasz, więc dawaj. No, chciałem tutaj wtrącić swoje trzy grosze do tego pytania, no ale dobra. Czy nie uważasz, że na słabszą rundę wpływ miało zbytnie eksploatowanie zawodników, bo niektórzy grali w pierwszej drużynie i w rezerwach? Nie, nie uważam. Uważam, że każdy, kto zagrał mecz w pierwszej drużynie, to dopiero później grał w rezerwach i to nie było odwrotnie, to przede wszystkim. Po drugie, nie przypominam sobie, żeby w okresie startowym, jeżeli ktoś zagrał w rezerwach, na drugi dzień przyszedł na trening, tylko każdy z nich miał, jak nie jeden dzień odpoczynku, to dwa. Jeżeli, druga sprawa jest taka, że nie pamiętam, żebym kogoś zmusił do gry w rezerwach, tylko zawsze pytałem, czy chcesz zagrać, czy nie chcesz. A patrząc na minuty, to te osoby, co grały sporo minut w pierwszej drużynie, po fakcie, że gdy rozegra się 2/3 meczów w pierwszej drużynie, to już ma się zakaz grania w drugiej drużynie, to naprawdę w tej drugiej drużynie już można być mieli odpoczynek, więc eksploatacja. Co to znaczy eksploatacja? Jeżeli zawodnik nie gra w sobotę meczu, a w niedzielę problem jest zagrać do niego mecz, bo to będzie eksploatowanie, no to chyba ja się nie znam na piłce. Okej. Okay. Następne pytanie. Jak oceniasz grę na... Może jeszcze dodam jedną taką ważną rzecz. No, słuchajcie, bo to jest tak, że jak jest dobrze, to jest dobrze, ale przy takiej ilości kadry, jeżeli by nie było drużyny rezerw, to taka osoba, nie zagrając 15 meczów z rzędu, to ona by... Nie wiem, co chciała zrobić, żeby zagrać ten mecz, więc niech nikt mi tu nie narzeka, bo jeżeli komuś jest za dużo, to może przyjdzie taki dzień, że będzie mu za mało i będzie żałował, że mógł grać, a nie chciał. Może tak. Okej. Okay. Następne pytanie. Jak oceniasz grę naszych Białorusinów? Powiem tak. Max przyjechał do nas w dobrym okresie, bo od początku okresu przygotowawczego i naprawdę wysoko oceniam jego umiejętności. Tak naprawdę my się poznawaliśmy z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc. Jeżeli chodzi o jego statystyki, no to z 17, z 18 meczy, tak, w rundzie wiosennej w 15 zagrał, a w tym w 10 w pierwszym składzie. To jest 993 minuty. Dużo. Strzelone 4 bramki, więc naprawdę jeżeli chodzi o Maxa, to jestem bardzo z niego zadowolony i zobaczymy, jak się potoczy jego przyszłość. Wiadomo, że jest obcokrajowcem. Nie wiem, czy chce tu się osiąść na stałe, ale na dzień dzisiejszy jestem z niego zadowolony i na pewno, jak nie ja, to ktoś inny będzie. A jeżeli chodzi o Kiryła, no to trochę więcej można od niego, może trochę więcej mógł, ma większy potencjał, który pokazał, ale też prawda jest taka, że na jego pozycji była taka, a nie inna i naprawdę na tej pozycji ciężko było mu wygryźć, można powiedzieć, w jakimś tam czasie, czy to Karola, czy to bardziej zawodników takich defensywnych. My też graliśmy często w takim systemie, że po prostu nie było dla niego miejsca, bo graliśmy trójką pomocników w jednej linii, a to jest chyba taka klasyczna dziesiątka rozgrywająca, a mało było takich meczy, a miał z kim rywalizować, bo i z Kevinem, i z Karolem, więc po prostu to były moje wybory, więc czysto piłkarsko to jest fajny chłopak, ale jeszcze za krótko, żeby może go do końca docenić. O tak. Okej. Okay. Dobra, i ostatnie pytanie z Instagrama. Też takie... Znaczy, umówmy się, my chcieliśmy tym podcastem zakończyć ten sezon. Nie chcemy wybiegać w przyszłość, bo słuchajcie, ten sezon skończył się parę dni temu. I takie pytanie... może powiem. No tak. To jest pytanie, kto zostanie na przyszły sezon? Myślę, że wiadomo, że ten zespół, czy po takim można powiedzieć, może to nie porażce, tak, ale na pewno nie uzyskaliśmy jakiegoś celu, co sobie wszyscy zakładaliśmy. Na pewno tą szatnię trzeba odświeżyć, trzeba zrobić troszeczkę delikatną rewolucję, ale myślę, że to się odbędzie na zasadzie jakiejś tam polubownej, że każdy z chłopaków, jeżeli będzie miał ochotę zostać w klubie, no to przejdziemy do rozmów i zasad, jeżeli ktoś będzie chciał odejść, to nikt tu nie będzie robił wielkich problemów. Ja uważam, że my jako klub mamy dalej pomysł na budowanie tego zespołu. On musi się opierać o swoich wychowanków i to jest priorytet. Ta osoba, która przychodzi nowa, musi wnosić coś ponad, a jeżeli ktoś
chcę tutaj być, aby być, no to, to ja to po prostu wyczuję i zrobimy tak, żeby obie strony były zadowolone. Okej. Okay. Jako, że zbliżamy się do godziny nagrania, to myślę, że teraz już takim sprintem polecimy, bo zakończyliśmy temat. Jeśli chodzi o tura, to wyczerpałeś tak, chyba wszystko. W poprzednim podcastie przez 40 minut, teraz przez 50, no myślę, że już każdy i przeczytawszy te nasze podsumowania i wysłuchawszy nas, może już sobie wyciągnąć jakieś wnioski. Ale porozmawiajmy jeszcze chwilę o podlaskiej piłce, bo tak, podsumujmy to. Zaczynając od tej najwyższej klasy, czyli trzeciej ligi, tym kątem nas to interesuje, że to są trzy drużyny, z którymi będziemy grali. Będziemy się z nimi mierzyć. Olimpia Zambrów, Ruch Wysoki Mazowiecki, KS Wasilków, wszystkie te ekipy spadły. Tak notabene gdzieś wszedłem ostatnio na fanpage Olimpii i przeczytałem komentarz po ich meczu przedostatnim. Chyba to był mecz wygrany. I ktoś skomentował, że no to jeszcze 7 punktów do odrobienia. Tylko kurwa, mecz jeden został. To... Nie, no także dobra, panowie, ale ja sobie przypominam naszą jesienną rozmowę po rundzie jesiennej i każdy z nas typował tam, w sumie mówił o tym, czy Jagiellonia druga się znajdzie w tym grupie mistrzowskiej, czy nie. Tam zdania były różne, ale chyba wszyscy mieliśmy świadomość tego, że te drużyny prawdopodobnie spadną. I powiedzcie, czy to dla was zaskoczenie? Wiesz co, Olimpia miała, no to o Olimpii pewnie mówimy, jako o takiej drużynie, o której można mówić, że to zaskoczenie, ale to no jednak tak gigantyczna strata, że nawet pomimo dobrej rundy wiosenny, gdzie punktowali, ale gdzie to jest grupa spadkowa, tam nie tylko ty musisz punktować, tak. Inni muszą tracić, ale oni nie tracą, bo oni grają między sobą i ciągle ktoś te punkty zdobywa. Także to... Dokładnie tak jak Łukasz mówi, mi to bardzo szkoda jest o Olimpii Zambrów, bo wiem, że tam Tomek robi bardzo dobrą robotę. Trochę punktów zabrakło, ale to myślę, że oni nie przegrali sezonu, czy nie spadli rundę wiosenną, ale raczej jesienną. Tak, jesienią. I jakby to tyle. Jeżeli chodzi o Jagiellonię, to fajnie, że awansowali do tej pierwszej ósemki, czuli się bezpieczni, pewnie wtedy mieli jakiś swój cel odrywania młodzieży i jakby nikt tam już nie patrzył na wynik, że tak powiem, rezerw, bo wiem, że tam wiadomo, trzeba było trzymać celiotkę i prawdopodobnie jakieś ruchy kadrowe poszły w tamtym kierunku. A jeżeli chodzi o Ruch i o Wasilków, no to chyba mówiliśmy to pół roku temu, że będą ciężary, będzie ciężko, chociaż Ruch miał doświadczonych zawodników, no ale nie pociągnęli tego. Po prostu liga jest bardzo mocna i teraz tylko trzeba trzymać kciuki za Jagiellonię i za Wisy, żeby te dwa kluby starały się pozostać w tej lidze, żeby po prostu w następnym sezonie znowu ktoś dołączył, a nie były tylko dwa. Nie macie takiego wrażenia, że Olimpia to taki, można powiedzieć, że wzór klubu na nasze podlaskie podwórko to dużo, ale taki klub, gdzie wszystko ma ręce i nogi. Jest duży budżet, jest duże wsparcie miasta, jest świetna infrastruktura, bo jest i sztuka, jest i piękny główny stadion, jest i dobry, doświadczony trener. No i tam w zasadzie cały sztab. A mimo wszystko popatrzcie, że jedna słabsza runda i trochę zawirowań i to może mieć przełożenie na cały sezon. Czy ja uważam, że nie nazwałbym ich jakimś takim super klubem z prostego powodu, bo nie mają wychowanku. To jest klub, który... Okej, okay, tak, ale z drugiej strony, Paweł, który z tych klubów trzecioligowych ma wychowanku? No, nie wiemy, a prawdopodobnie są takie kluby. Ja jakby nie... Ale to może spoza naszego regionu, tak? Bo... Tak, no przede wszystkim, no jeżeli mówimy o klubie, który jakby jest najlepiej, najlepszy klub ogółem, no to byłby najlepszym, żeby po prostu było to, co jest, tak, ale po prostu z roku na rok wchodzi jakiś wychowanek, tak, a tam po prostu tych wychowanków nie ma, jest prawdopodobnie jeden, Przemek Jastrzębski, tak. Oczywiście jest tam fajne szkolenie, zaczęło się fajne szkolenie, te jakieś w grupach młodzieżowych coś tam się dzieje, w tych młodych kategoriach wiekowych, ale miejmy nadzieję, że ktoś im wreszcie da szansę do gry w piłce seniorskiej, no ale jest ciśnienie duże i też gdzieś te chłopcy uciekają po innych miejscowościach, a może trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić dwa kroki w przód. No i tam chyba, słuchajcie, chyba tak jak powiedziałeś, ciśnienie, presja. Tam jednak w Zambrowie jest presja naprawdę spora. Łatwiej ściągnąć zawodnika ukształtowanego z jakimś tam doświadczeniem w wyższej lidze, niż po prostu postawić na swojego wychowanka, gdzie on musi nabierać doświadczenia przez kilka dobrych lat, ale to musi zaowocować i zaowocuje. Okej, dobra, panowie. Trzecia liga już za nami. Czwarta, czyli nasza podlaska ekstraklasa.
Parę słów o zwycięzcy. Wicca Szczuczyn. No co tu można powiedzieć? Przede wszystkim równe granie przez cały sezon. Nie mieli tyle wpadek, co my. Wiadomo, mieli gdzieś tam kilka punktów straty w rundzie jesiennej. Mieli trzy przegrane, w tym tak naprawdę dwie z nami, a mieli tylko trzy remisy, tak? A my mieliśmy po prostu aż sześć remisów, czyli jednak sześć remisów to jest straconych 12 punktów. Też stabilizacja, też dążenie za wszelką cenę do celu i to nie dało się ukryć. Zobaczymy. Życzmy im jak najlepiej. Przegraliśmy w sportowej rywalizacji i jakby nie ma co tutaj dalej się rozchodzić w jakieś tam idące wnioski, tylko po prostu my tam byliśmy, widzieliśmy, chcielibyśmy tam być jeszcze raz, bo to normalna sprawa, po to się wychodzi na boisku, żeby te wygrywać mecze, ale czysto sportowo zasłużyła na to Wisła i aby teraz dobrze nas reprezentowała. Okej, okay. A jakie zaskoczenia? Ja wiem, powiem szczerze, mnie chyba nic nie zaskoczyło. Inaczej, negatywnie to mnie zaskoczyło to, że my nie awansowaliśmy. A poza tym, jak tak patrzę na tabelę... A promień Mąki? Wiesz co, ja przed sezonem może bym powiedział, że trzeci będzie ŁKS, czwarta Warmia, piąty promień. A jest promień trzeci, a w ŁKS czwarty? Czy to jakaś wielka różnica? Znaczy, no jest. Pod kątem tego, co powiedziałeś, to moim zdaniem jest. No bo z całym szacunkiem, ale ŁKS Łomża, który piątą pozycję zajął? Tak? Dobrze pamiętam? Czwartą. Czwartą, no ale przed... To dla mnie to jest zaskoczenie i minus. Ale w zeszłym sezonie był siódmy, no to... Okej, okay. No to dobra, no ale to słuchaj, jeżeli się dysponuje takimi środkami finansowymi, takim wsparciem od miasta, od sponsorów, plus do tego dołożymy to, co mają na miejscu, czyli bazę treningową, stadion, no to i akademię, tak? Akademię, gdzie nie mówimy o tym, że jest jedna grupa juniorska, tam w MLKS-ie trenuje 400 dzieciaków, także no dla mnie zaskoczenie i minus, chociaż też trzeba uczciwie przyznać, sporo zawirowań w tej Łomży było w tym sezonie. Czy ja chciałem trochę obronić tę Łomżę, bo słuchajcie, jeżeli chodzi o postawili sobie bardzo wysokie cele, ale tak naprawdę mieli mało doświadczonych zawodników. Po prostu grali naprawdę młodzieżą. Jesienią mieli bardzo doświadczonych zawodników. Tak, ale tak naprawdę to była rewolucja. Tak? I teraz postawili na bardzo młody skład, postawili na dużo chłopaków z Łomży. Zresztą rozmawiałem z trenerami z Łomży przed meczem z nami i mówiła, czemu taka decyzja nie inna? A oni powiedzieli, popatrzyliśmy na was. Że można tak, że można swoimi wychowankami troszeczkę gdzieś tam delikatnie chłopaków z zewnątrz i można zrobić robotę. I wydaje mi się, że to zaowocuje. Nie w tej rundzie, bo to by było szał, żeby w jednej rundzie to wszystko się udało, ale zobaczycie, że to zaowocuje w tym sezonie, mam, że będzie bardzo mocno. No i też ta presja, prawda? Jak mówiliśmy o presji w perspektywie Olimpii i Zambrowa, tak, no ale oni też presję narzucali sami sobie, jakby... Dużo się o tym mówiło, na pewno fajny okres przygotowawczy, dobre wyniki, spora pompka, ale to też, słuchajcie, czasem jest tak, jak ja tego nie przeżyłem, ale były takie sezony, że w rundzie jesiennej czy tam wiosennej nie wygraliśmy, w okresie przygotowawczym wiosennym czy jesiennym nie wygraliśmy żadnego meczu, a później wszystkie mecze w lidze. Nie pamiętam, czy to było za trenera Turnosa czy Pieczywka, ale było coś takiego. No, jednak liga to liga, tak? To są inne mecze, a sparring to sparring, więc jakby fajny początek, wszystko super, ale w meczach bezpośrednich to chyba nie wygrali żadnego meczu. Dobra, a co powiecie w Armii Grejewo? No jeżeli ja... Oczekiwania jestem... może troszkę mniejsze, prawda? Ale pieniążki też równie duże. Tak, bo słuchajcie, no jeżeli chodzi o pieniądze, to tutaj w ogóle my, a kilka klubów, to naprawdę powinniśmy być na pierwszym miejscu, bo z naszym budżetem to tu, gdzie jesteśmy my, a gdzie są inni, no to dla nas powinni dać tutaj naprawdę medal za wygranie ligi. Oczywiście. Ale jeżeli chodzi o inne aspekty, no to Warmia jest drużyną w przebudowie, tak? Tam też jest drużyna przebudowana, tak? I to też po tym sezonie, gdzie walczyli o awans, tak? I tak, to był ten sezon bodajże dwa sezony temu, tak? Z KS Wasilków. Tak, z KS Wasilków. Dokładnie. Jakby teraz ta runda jesienna i teraz ten cały sezon to jest przebudowie zespół i wydaje mi się, że teraz już wyciągną wnioski też. Mówię, ten cały następny sezon będzie naprawdę
ekscytujące, ale przed nami troszeczkę odpoczynku i przerwy, bo wszystkim się to przyda. No tak, gdybyśmy tylko się skupiali na finansach, to o awans nie biłby się Tur z Wisłą, tylko ŁKS Łomża z Warmią Greje Wojska S. Michałowo, prawda? Pewnie tak. Dokładnie. Dobra, to ja proponuję na zakończenie taki wątek, w którym myślę, że Paweł najwięcej nam powie. Chodzi nam o nasze rezerwy. Tam sezon w sumie jeszcze trwa. No, jeszcze jeden mecz, ale rozstrzygnięcie znamy. Wiemy, że Tur 2 Bielsk Podlaski spadnie. Powróci do A-klasy. Powiedz Paweł, czy ty pomimo spadku widzisz jakieś pozytywy? Bo też powtarzaliśmy, ja powtarzałem nieraz, że to nie jest cel jakieś tutaj wyniki, jeżeli chodzi o rezerwy. Celem jest to, aby głównie młodzi chłopcy poprzez tą grę w okręgówce czy w A-klasie byli, przygotowali się, byli gotowi, zetknęli się z seniorską piłką i byli potem gotowi, żeby być wprowadzeni do czwartej ligi, do drużyny w czwartej lidze. I tak jest, słuchajcie, zobaczycie, że tak teraz będzie. Uważam, że bardzo to jest pozytywne, że mogliśmy grać w klasie okręgowej, bo jednak co grać w klasie okręgowej, to nie w A-klasie. Jest tam już duża różnica między A-klasą a okręgówką, a między okręgówką i czwartą ligą już nie jest taka duża. A już oczywiście, już nie mówiąc o przepaści między czwartą ligą a trzecią. Słuchajcie, Marcin Bazylewski, Damian Nacik, Dawid Nowakowski. Szkoda kontuzji gdzieś tam zawirowej z Kubą Trocem, ale te trzy nazwiska, co wymieniłem, Michał Nos, czwarty, tak, inni chłopcy gdzieś tam, co gdzieś tam przez cały czas pchają się do tej pierwszej drużyny, powracający po kontuzji Łukasz Popiołek, słuchajcie, no cała runda zagrana, a jeżeli by tych rezerw nie było, to prawdopodobnie nic by nie pograł. Joachim Witoszko, który wrócił po jakimś tam okresie, który przybywał w Gdańsku, tak, po studiach. I te osoby będą znaczyły się, będą jakby kadrą na nowy sezon i myślę, że już są w jakiś sposób wprowadzeni do tym sezonem w okręgówce do nowego sezonu w czwartej lidze. Tak, a już kończąc temat okręgówki, to przypomnijmy, że awans wywalczyły drużyny Klubu Sportowego Grabówka i Czarnych Czarna Białostocka, z którymi zagramy w przyszłym sezonie w czwartej lidze. Puszczy Hejnówka się nie udało. To tyle. Kończymy mundial, tak? Gasimy światła. Tak, jak to Jacek Gmoch mówił. Koniec mistrzostw. Do widzenia. Tak jest. Słyszymy się. Dziękujemy przede wszystkim za obecność tutaj Pawła, że nas nie zabił, co z nami podsumował. No i co? Słuchajcie, kończymy sezon piłkarski, kończymy sezon podcastowy. Myślę, że słyszymy się kiedy? Za jakiś miesiąc, w lipcu, Pewnie jak już będziemy szykować się do nowego sezonu. Kiedy będziemy mogli już coś powiedzieć. Tak, także trzymajcie się, wypoczywajcie, odpoczywajcie od piłki. Na razie, hej. Cześć. Cześć.